poranny gość Radia Zachód. Marcin Sasin, witam Państwa. W studiu pani Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka. Dzień dobry. Dzień dobry. I kandydat w drugiej turze na burmistrza Drezdenka. Pani zaskoczyła panią druga tura? Myślę, że nie zaskoczyła, jednak było nas czterech kandydatów. Zresztą osoby dość z Drezdenku znane i rozpoznawalne. W związku z tym, no, z pewnością się z tym liczyłam. A to była trudna kampania przed pierwszą turą. Jak wygląda ta druga? Co się dzieje? Tak, była to dość trudna kampania, zresztą ciągle jest. Natomiast faktycznie przed pierwszą turą, no, była gorąca atmosfera w Drezdenku. Przyznam się szczerze, że troszeczkę myślę, że był to jednak festiwal obietnic, takich często niemożliwych do zrealizowania lub takich, które, no, w mojej ocenie nie stanowią priorytetów rozwoju naszego samorządu. No ale kampania rządzi się swoimi prawami. Ja skupiłam się na tym, żeby moja oferta i moja propozycja na kolejne 5 lat była realna, tak żeby po prostu... żebym była przekonana, że jeżeli o czymś mówię i coś mieszkańcom proponuję, to będę w stanie to zrealizować. A może inni kandydaci stwierdzili, że mają inny pomysł na Drezdenko, inne pomysły i je po prostu przedstawiali, bo pani dzisiaj mówi, że były nierealne, trochę przesadzone, a może to jest pani tylko osąd? Pewnie tak, być może to jest mój osąd, nie mówię, że nie. Natomiast też spodziewam się... że mieszkańcy mogliby być rozczarowani, ponieważ znając już po tych 5 latach swojego doświadczenia budżet, znając teraz możliwości, w jakich będzie można uzyskać dofinansowania zewnętrzne, jakby zdając sobie sprawę z wielu tych zawiłości samorządowych, no myślę, że jednak wiele z tych obietnic było po prostu niemożliwych do zrealizowania. Zdobyła pani 33,53% głosów. Przedstawiciel, kandydat, który z panią dostał się do drugiej tury, Adam Kołwzan, 26,54%. Zastanawiam się, czy pani myślała o tym, czy popełniła błędy, jakie błędy popełniła, czy lepiej można było poprowadzić tę kampanię przed pierwszą turą z punktu widzenia burmistrza, który walczy o reelekcję. Dużo jest zaskoczeń w województwie lubuskim, jeśli chodzi o burmistrzów, także prezydentów miast, bo są drugie tury we wszystkich trzech miastach prezydenckich. Myślała pani nad tym, że można było tutaj lepiej? Zawsze można lepiej, tak? Nikt nie ma tutaj monopolu na to, żeby wiedzieć, jak zrobić to najlepiej. Oczywiście też mam w swoim otoczeniu wiele życzliwych mi osób, które gdzieś tam też doradzały, a może tak, a może tak. Jednak ja postanowiłam sobie na szczerość. I to ogromną szczerość, nawet jeżeli ta moja szczerość obarczona jest właśnie pewnym ryzykiem wyborczym. Przede wszystkim bezpartyjność i to, żeby nie upolityczniać naszego samorządu. Jednak, za dużo jest pani zdaniem polityki? Zdecydowanie. No, mój kontrkandydat teraz w drugiej turze, mimo że stworzył swój własny komitet, no jednak jest politykiem Platformy Obywatelskiej. To wsparcie tutaj od wszystkich polityków Platformy płynie szerokim strumieniem. Więc ja tutaj w dalszym ciągu podkreślam tą bezpartyjność, bo uważam, że w tak małych samorządach, na tym najniższym szczeblu, w gminie, no jednak przynależność partyjna nie powinna być tym pierwszym elementem, który oceniamy przy wyborze włodarza. Więc to jest dla mnie jakby takie kluczowe. No i druga sprawa, że jednak chciałam do końca jakby rozwinąć tą politykę, którą prowadziłam przez 5 lat. I często mówi się, że tak naprawdę, czy ktoś jest dobrym włodarzem, można poznać dopiero po 2 kadencjach, bo często ta pierwsza to są właśnie te plany, poświęcenie mnóstwa czasu i energii na zaprojektowanie pewnych elementów, na pewne, powiedzmy, przetarcie ścieżek, aby móc jakiś cel osiągnąć, aby móc zrealizować. W związku z tym właśnie też skupiłam się na tym, żeby ta druga tura była jakby swoistym ukoronowaniem tych prac, które już udało mi się zrobić przez 5 lat. I też środków, które pozyskaliśmy, bo też jest...
dużo, dużo takich tematów, które już są zaprojektowane, już są pozyskane środki, no i tak naprawdę lada dzień, można powiedzieć, ruszą przetargi i bardzo zależałoby mi na tym, żeby móc teraz nadzorować tą pracę do samego końca. Bo pani informowała w kampanii, zbijając to z pieniędzmi, które przed panią w kadencjach pozyskiwano do Drezdenka i teraz w pani kadencji, ale pytanie jest takie, to też jest pytanie do pani kontrkandydata, mam nadzieję, że będę miał okazję to zadać. Jakie Drezdenko ma być za 5 lat? Drezdenko i okolice. Drezdenko ma być gminą, w której mieszkańcy będą się bardzo dobrze czuli, będą dobrze żyli. A więc musi to być gmina, w której będą mieli stabilną sytuację, jeżeli chodzi o wszelkie ich potrzeby rodzinne i społeczne. Już jest żłobek, jest świetlica opiekuńcza, ale jeszcze nie ma miejsca, gdzie nasi seniorzy mogą znaleźć opiekę. Myślę tutaj o też projektowanym już Centrum Usług Społecznych i Dziennym Domu Opieki dla Seniorów. Więc myślę, że ta zawsze musimy wyjść od tej rodziny i od tego naszego bezpieczeństwa. Musi to być też gmina, w której będziemy dobrze żyli, jeżeli chodzi o nasz wolny czas. Dlatego dużo energii i dużo poświęcam uwagi na spędzanie wolnego czasu. Rozwój ścieżek rowerowych, pump track, skatepark, boiska. To jest też to, co się liczy. Wszak nasze życie to nie tylko praca, dom. Musimy też mieć nasze pasje, musimy też miło spędzać czas. A Drezdenko piękne, urokliwe, zielone, no stwarza tutaj ogromne możliwości. No i musi to być też ta przestrzeń, w której czujemy się dobrze, myślę tu w kontekście infrastrukturalnym. Jednak drogi, wodociągi, jednak kanalizacja. To są te elementy, które po prostu w XXI wieku oczekujemy i chcemy, żeby były na najwyższym poziomie. Bo mieszkańcy też w kampanii chcą usłyszeć, co dany kandydat chce zrobić. Czy ma jakiś plan na drogi, zapomniane miejsca w danej gminie czy samorządzie? I czy taki pani plan ma? Dokładnie tak. Ten plan mam opracowany, ba, w wielu punktach tego programu już mogę powiedzieć, że projekty są na bardzo zaawansowanym etapie. I tutaj znowu podkreślę to Centrum Usług Społecznych, czyli Centrum Opiekuńczo-Mieszkaniowe i Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. To właśnie w końcu możliwość przystąpienia do realizacji budowy naszego stadionu miejskiego, bo ostatnie 2 lata poświęciliśmy na to, aby zrobić właśnie dobry projekt tegoż stadionu. No i też jeżeli chodzi o drogi, no myślę, że tutaj te drogi to było coś, co zawracało mi głowę przez całe 5 lat i tu gmina Drezdenko jest tak rozległa i ma tak dużo jeszcze zaległości, jeżeli chodzi o drogi. Więc myślę, że zarówno na terenach wiejskich, te, które teraz są szutrowe, piaskowe, muszą w końcu zmienić nawierzchnię, ale też centrum miasta w dalszym ciągu potrzebuje tej rewitalizacji w zakresie dróg, kamienic i tej wspólnej przestrzeni, czyli między innymi skwerów miejskich. Czyli to jest pani plan. Dokładnie tak. Muszę o to zapytać, bo na swoim Facebooku, tym oficjalnym burmistrza, wyjaśniała pani konflikt z panem Janem Kuchowiczem. Czy nazwałabym to konfliktem? Pewnie nie. Z mojej perspektywy tutaj... Tą sytuację. Dokładnie. Wie pan, było to dla mnie bardzo trudne i dłuższy czas tak troszkę biłam się z myślami, czy powinnam. Też pani konkurent w wyborach na burmistrza w pierwszej turze. Tak, 19, dokładnie. Prawie 20%. Dokładnie plus. Tak, więc biłam się z myślami, czy powinnam to wyprostować, ale już tak wiele osób przychodziło do mnie i mówi, no Karolina, no jak ty tak mogłaś źle postąpić z panem dyrektorem? I po prostu otwierał mi się oczu, mówi, ale jak źle postąpić? Wręcz przeciwnie. Mówię, chciałam tutaj bardzo dobrze postąpić z pracownikiem, z którym dyrektorem instytucji kultury, z którym współpracowałam przez 5 lat i choć często mieliśmy dużo rozbieżne zdanie, to zawsze wypracowywaliśmy kompromis. Często udało mi się przekonać pana dyrektora do jakichś fajnych inicjatyw, na przykład dla młodzieży. I po tych 5 latach, kiedy musiałam przeprowadzić konkurs, no jednak postarałam się doprowadzić do tego, żeby pan dyrektor osiągnął wiek emerytalny, żeby mógł sobie jakby tutaj na spokojnie tę pracę dokończyć. Zresztą pan dyrektor deklarował, że już nie będzie chciał być, że na tą emeryturę pójdzie. Nawet byłam zdziwiona, bo powiedział to w audycji telewizyjnej. A później wystartował w konkursie. Natomiast w tym konkursie
wystartowała również pani Joanna Gąszarek-Naczyńska, która jest obecnie dyrektorem Centrum Promocji Kultury. I faktycznie no, zrobiła na mnie, ale też na całej komisji ogromne wrażenie, jako zdecydowanie specjalista. Osoba, która no, ponad 20 lat pracuje w kulturze, akurat związana z teatrem w Legnicy. Ale faktycznie ten przedstawiona przez nią koncepcja rozwoju, a przede wszystkim taka otwartość, żeby ten dom kultury był faktycznie takim domem kultury dla nas wszystkich, no urzekła nas. I tutaj daliśmy szansę pani Joannie. No i nie wiem, czy to tak mocno ubodło pana dyrektora, że później właśnie gdzieś w przestrzeni pojawiły się te plotki, że tutaj w jakikolwiek sposób został skrzywdzony. Ale taki no, konflikt jakiś jest. No to widać także w sieci, w internecie. I ma pani jakiś pomysł na rozwiązanie? Czy inaczej, czy gdyby cofnąć czas, inaczej by pani podeszła do tej sprawy? To znaczy, wie pan co, ja nie wiem, co to znaczy inaczej. Czyli ja, co, ja, na zasadzie... Nie wiem, ja nie jestem burmistrzem. Tak, nie, bo ja też się nad tym zastanawiałam. Ale... Ja niezależnie od tego, czy przyniesie mi to wygraną, czy nie, postanowiłam być fair wobec siebie. I w takim sensie, że uważam, że powinnam działać sprawiedliwie. Nawet jeżeli mi się to nie opłaci, to po prostu sprawiedliwie. I jeżeli po tym czasie należało zrobić konkurs i tutaj wyłonić w takim otwartym konkursie tego dyrektora dla dobra właśnie instytucji, ale też dla wszystkich mieszkańców, żeby ta instytucja naprawdę tutaj zmieniała się pod potrzeby właśnie naszych mieszkańców, to tak uczyniłam, tak? Nawet jeżeli te kalkulacje polityczne byłyby dla mnie tutaj niesłuszne, to ja uważam, że postąpiłam po prostu w porządku i sprawiedliwie. Musimy już kończyć, ale ja chciałem jeszcze zapytać o tę właśnie politykę w sieci. Bo czytałem wiele komentarzy różnych za panią, przeciwko pani. Ta dyskusja, nie obserwowałem w innych gmin, ale w Drezdenku ta dyskusja i ten wymierzone w pani ostrze jest dość ostre. Tak, jestem tym zaskoczona, przyznam się szczerze. Chociaż... Często, kiedy gdzieś tam zerkam na te komentarze, te najbardziej radykalne, a właściwie większość z nich, to są po prostu fałszywe konta, tak? No, trudno podejmować z kimś jakąś merytoryczną polemikę, jeżeli ktoś, nie wiem, nazywa się szalony elf, tak? I używa jakichś wulgaryzmów. No to są takie sytuacje, w których no, ciężko polemizować. Ja staram się naprawdę z mieszkańcami rozmawiać. Mój messenger, mój telefon jest otwarty dla wszystkich. Ja często nawet po 22 odpisuję mieszkańcom, gdy pytają się o najdrobniejsze szczegóły. Kiedy jakaś droga, kiedy będzie jakieś wydarzenie. Naprawdę ten przepływ informacji jest bardzo szybki, no ale jeżeli jest to atak jakichś fejkowych kont, po prostu produkowanych w dziesiątkach, no to ciężko z tym polemizować, więc no trzeba chyba sobie tutaj to odpuścić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka i kandydatka na burmistrza w drugiej turze w Drezdenku. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie i zapraszam na wybory 21. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.